Świętujemy to, że Jezus objawia się światu. To jest czas, kiedy wielu może przyjść i oddać Mu pokłon. Jest ogłoszone światu, że przychodzi na świat Mesjasz i że tak naprawdę rozpoczyna się w nas nowe życie. Nowe życie, którego chcemy adorować, któremu chcemy oddawać pokłon, ale którego też chcemy zanieść do naszych domów. Bo to jest, myślę, ważne. On nie może tylko zostać w miejscu, gdzie się rodzi, w Betlejem czy w naszych świątyniach, ale powinien rodzić się w naszym sercu i powinniśmy się nim dzielić w codzienności. To wydarzenie, myślę, że bardzo mocno wpisuje się też w taką polską tradycję, tradycję bożonarodzeniową, kolędową. A wydaje mi się, że my jako Polacy, obojętnie czy jesteśmy zdeklarowanymi osobami wierzącymi czy nie, to bardzo mocno jesteśmy przywiązani do tej tradycji bożonarodzeniowej. Dlatego jest to takie wydarzenie, które jest dedykowane dla wszystkich i które potencjalnie może właśnie zgromadzić wszystkie osoby, które po prostu chcą się spotkać, chcą pokolędować. Wyjątkowo jesteśmy teraz w Polsce i zawsze na Facebooku śledzę i zawsze tak myślę, fajnie byłoby być, no a że jesteśmy, to postanowiliśmy po prostu przyjść. Wspólna inicjatywa, ludzie z Katowic i poza Katowic, także świetnie, bardzo, bardzo fajnie. Zabawa dla dzieciaków, nie? Zdecydowanie przy życie religijne chcemy wziąć udział w tym dużym zgromadzeniu, zobaczyć jak to wygląda, pokazać też dzieciom różne elementy naszej tradycji i wiary. Robi wrażenie organizacja i tutaj zaangażowanie tego stowarzyszenia, które się zajmuje organizacją, zawsze wzbudzało tutaj duży respekt. Dwa lata temu z córką byłem. Bardzo mi się podobało takie świętowanie 6 stycznia, Święta Trzech Króli. No i w tym roku wybraliśmy się z synem. Bardzo fajne było przedstawienia, były takie inscenizacje też dla dzieciaków, także myślę, że bardzo fajny sposób spędzania tego święta, żeby nie siedzieć w domu przed telewizorem, tylko wyjść, poświętować, trochę pospacerować z rodziną.